No. Hej. Czasy idą takie, jakie idą. Jaki ty masz pułap patrzenia na to? Jaką perspektywę masz? Czy Bożą, czy po prostu nie Bożą? Jak masz Bożą, to wszystko będzie dla ciebie proste i będzie ci się wszystko układało po prostu po linii prostej. Będzie miał wolne serce. Jaką masz perspektywę? Jaką masz świadomość? Świadomość. Czy masz poczucie bezpieczeństwa? Czy masz wiarę? Jaką masz wiarę? Czy tą Bożą? Czy po prostu opartą na czymś innym niż na Bogu, niż na Jego Słowie? Bo to jest ważne. Bo to jest ważne. Czy jeszcze oglądasz się w tył i patrzysz, co by na tym świecie fajnego zrobić dla siebie, czy po prostu odrzuciłeś to wszystko? Uznajesz za gnój i podążasz codziennie całym sobą, czyli twoje jest serce skierowane jest codziennie na Chrystusie i to, co On do ciebie mówi, a nie na tym, czego ty chcesz. Czy zachodzi ta cały czas ta przemiana? Czy masz więź z Bogiem blisko, tak naprawdę? Czy mamy więź z Bogiem? Coraz głębszą. Coraz głębsze. Coraz wszystko to głębsze, to poznanie, rozumiesz? Głębsze. Głębsze. Mocniejsze. Prawdziwsze. Czy widzisz duchowo, słyszysz duchowo i rozumiesz duchowo, czy dalej cieleśnie jeszcze? Czy w ogóle wiesz, rozpoznajesz to w sobie, kiedy gdzieś błądzisz, kiedy nie, kiedy cielesny jesteś, kiedy duchowy? Czy masz tą rozkminkę taką? Bo to strzeżesz serca, tak? Strzeżesz serca. Właśnie. Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Namaszczony. Jezus został posłany i namaszczony. Jezus miał łaskę do wykonania w ogóle jako człowiek tego dzieła. Wiecie o tym? I tak samo ty jako człowiek masz łaskę, masz miarę daru łaski, tak? Która cię zbawiła, to wiadomo, bo to cały świat zbawiła, ale to jest początek. Ta łaska dalej cały czas pracuje. Ona jest w ogóle wieczna i na tej ziemi ona jest. Starczy ci jej przede wszystkim. I jest włożone, są w tobie dary i powołanie. I w tym wszystkim jesteś posłany i namaszczony. Jesteś posłany i namaszczony przez Boga. Przez Boga. Do wykonania określonego zadania. I teraz tak. Do tego daru miary łaski, tak? Masz tym obracać. Mamy tym obracać w ogóle. I namaszczenia, tak? Do tego wszystkiego, co ma być wykonane przez ciebie na ziemi, tak? To ty masz łaskę do tego. Moc, tak? I teraz tak. Jezus mówi, że miał łaskę, tak? Tylko, że życie z łaski to jest jedno, tak? I my żyjemy z łaski, to jest jedno. To, co Bóg do nas dokonał na krzyżu, ale za to nie odbierzemy nagrody. Tylko to, co Jezus dla nas zrobił, tak pracuje w nas, że automatycznie my pragniemy być sługami Boga i służyć Bogu i być Mu posłuszni, tak jak Jezus był posłuszny Ojcu.
I wtedy wchodzimy w drugą sferę bezwzględnego posłuszeństwa Bogu. I tego się uczymy z dnia na dzień, to jest nasz kierunek. I tam zmierzamy. Nie mówimy, że jesteśmy od razu doskonale posłuszni, ale tam zmierzamy. I teraz ta łaska nas uzdalnia cały czas. Ta łaska w nas pracuje do tego, byśmy nie tylko przynosili owoc, nie tylko wiedzieli, kim jesteśmy, nie tylko wiedzieli, jak Bóg nas kocha, to jest jedna przestrzeń, ale ta łaska też pracuje w nas, byśmy byli sługami tutaj Boga, Jezusa. Sługami Boga. Tak? I ta łaska pracuje i uzdalnia nas do tego, byśmy całkowicie swoje życie poświęcili. Każdy według daru, miary, jaką ma, łaski tego Chrystusowego, zgodnie ze swoim przekonaniem, byśmy położyli całe swoje życie tutaj dla Boga. To jest pójść na krzyż, zaprzeć się siebie. Jezus oddał za mnie za życie, więc ja też oddaję za Niego życie. I teraz ta łaska mnie uzdalnia do tego, żebym się całkowicie poświęcił, położył swoje życie i zdobywał namaszczenie, które jest we mnie. Bo kochani, bez namaszczenia nic nie zrobi nikt z nas nic. To jest tak, że ja mogę się starać, pójść w działactwo i mogę gdzieś dużo robić, dużo głosić, dużo próbować mówić o Bogu, uzdrawiać, ale nic z tego nie będzie, bo będą ludzie... I mogę przy tym używać swojej naturalnej takiej, taki wiecie, albo taki wow, Jezus, to... Ale albo uznają mnie za jakiegoś wariata ludzie, albo kolejnego religijnego jakiegoś dziada, albo w ogóle powiedzą, że jestem z katolikiem, albo chrześcijaninem, albo sekty. Natomiast nas z nieba, co odróżnia, to namaszczenie. Namaszczenie robi różnicę. Ono cię uzdalnia do chodzenia w tym, wykonało się. Ty wchodzisz dopiero w tą sferę aktywnie, jak chodzisz w namaszczeniu. Jak perfumy to jest namaszczenie, rozumiesz? Musisz się perfumować Chrystusem, perfumować Słowem. Rozumiesz? Zapierać siebie i perfumować Słowem, modlić się, rozumiesz? Napychać się po prostu Jeszuą, Chrystusem, żeby był namaszczony, żeby to... I wtedy wchodzisz i nie musisz mieć aparycji, tylko ktoś mówi, o kurde. Tak jak kobieta wchodzi, o jakie perfumy ma, przyciąga mnie to. Tak jak ty wejdziesz i będziesz miał wonność Chrystusową, tak? Uwalnia się ofiara Jezusa przez twoje życie i ty swoje życie też dzięki temu masz położone dla Chrystusa. Pali się to wszystko i jest namaszczenie uwalniane. I mówią, ktoś wszedł. Kim Pan jest? A ty wtedy mówisz. Bo namaszczenie robi różnicę. To namaszczenie przyciąga ludzi do Boga, a nie moja ładna aparycja albo moje starania. To namaszczenie. I za namaszczenie zapłacimy wszystko. Bo Jezus miał łaskę, ale On poświęcił się cały i był bezwzględnie posłuszny Ojcu. Modlił się, pościł. I inne rzeczy robił, by chodzić w namaszczeniu. Bo to namaszczenie uzdalniało Jezusa, że tłumy za Nim chodziły, że te rzeczy się działy. To namaszczenie czyni różnicę. I jak mówię, że właśnie jedno to jest życie z Bogiem, ale za to, żeby służyć Bogu i służyć skutecznie, tak, bo to musimy chodzić w namaszczeniu. I to jest trwanie w Słowie. To jest strzeżenie swojego serca. To jest nieustanne chodzenie w Bożej obecności. Szukanie Boga całym sercem. Trwanie w prawdzie. Poznawanie prawdy przede wszystkim będzie uwalniało w twoim życiu i swojego przeznaczenia prawdziwego, twojej tożsamości. Będzie uwalniało namaszczenie też. Bo to jest ściśle związane z prawdą. Z poznaniem prawdy, namaszczenie. Kim ty jesteś i po co tu jesteś, rozumiesz? Tam jest namaszczenie i tam masz ten ładunek, który On cię uzdalnia do wykonania swojego powołania. Do otwarcia drogi dla darów duchowych. Ty jak chodzisz na namaszczenie, to ty możesz mieć słowo wiedzy do kogoś, rozumiesz? To namaszczenie ci to... Namaszczenie uaktywnia w tobie dary, rozumiesz? I to jest lekkie. Jezus mówił, że jego jarzmo jest lekkie i słodkie. Patrz, jest cena namaszczenia, że na przykład nie jadę na wakacje, tylko idę się 2 tygodnie sam, zamykam i się modlę. Ja tam płacę cenę, żeby zdobyć namaszczenie, bo na wakacje tego namaszczenia nie zdobędę za bardzo. Ja tam sobie mogę żyć z łaski, ale namaszczenie zdobędę tam w chatce, rozumiesz? Totalnie oddzielony. I tak Jezus zrobił. Się oddzielał. I wtedy ty płacisz tą cenę, która i tak jest niczym, aczkolwiek jest jakimś poświęceniem twoim, ale ty będziesz oglądał chwałę, bo przez namaszczenie będziesz widział chwałę Bożą, rozumiesz? Przez namaszczenie będziesz widział Królestwo Boże w cudach i znakach, rozumiesz? I teraz tak, ty się poświęcasz tej chatki nie dla siebie, tylko dlatego, że w tobie Bóg włożył dary i powołania jakieś tam i ty masz łaskę i ta łaska uzdania cię po to, by to położyć życie, rozumiesz? Położyć życie, oddać życie, by namaszczenie spływało swobodnie
po tobie, bo to namaszczenie jest dla innych ludzi. To namaszczenie ma wyrwać z jarzma ludzi z piekła, uwolnić brata, siostrę z depresji, rozumiesz, różne rzeczy. Ma to zrobić namaszczenie, rozumiesz, przez twoje życie. Ale ty musisz je zdobyć. Więc nie szukam swoich wygód, nie szukam swojego szczęścia, ale idę zdobyć namaszczenie, które ma uratować innych ludzi. I tak Bogu oddam chwałę, bo i tak wszystko jest z jego w ogóle zamysłu, z Jego łaski, z Jego miłości, z Jego planu. Tak? Ale ja wykonuję to działanie, tak? Czyli stawiam na bezwzględne posłuszeństwo i to jest mój zamiar, bo ja się tego uczę, po to, by coraz więcej namaszczenia się uwalniało przez moje życie. I teraz tak, ty też będziesz miał, bo Jezus mówił, kto zostawia wszystko, o wiele więcej dostanie się w tym życiu. I Jezus dawał obietnicę, tak? I teraz ty będziesz miał, w namaszczeniu jest coś takiego, że im większe namaszczenie będzie się uwalniało, to problemy są dla ciebie niczym. Ty w ogóle latasz, w ogóle sobie nad nimi, w ogóle wiesz, bo spływa po tobie, po namaszczeniu to leci. Będziesz doświadczał chwały Bożej ty, i też inni w kontakcie z tobą, ludzie, będą doświadczali chwały Bożej i tego, co Bóg wsadził w ciebie. Tylko ty musisz postarać się to wydobyć z siebie, rozumiesz? Żeby nie być zamrożonym, rozumiesz? Bo namaszczenie jest orężem, ty tym walczysz, rozumiesz? Diabeł się boi namaszczenia. Chrystus jest namaszczony. I ty jesteś, Chrystus żyje w tobie, namaszczony żyje w tobie. A ty masz życie namaszczone w nim, no. Tak to, nie wiem, jak to powiedzieć. Namaszczony Chrystus żyje w tobie. To jest namaszczony, rozumiesz? Chrystus żyje we mnie, namaszczony żyje we mnie. I to jest różnica, patrz. Jest religia bez namaszczenia, która nie chce kłaść może swojego życia, nie wiem, z różnych powodów, może ma też mniejszą wiarę, mamy podźwigać to wszystko, ale chodzi o to, że religia szuka różnych kolorofony, więcej kasy, różne projekty, co to nie wiadomo, jakie nowe kazania, więcej kasy, mówię, różnych rzeczy, ale oni są, to jest nieaktywne, rozumiesz? Dlaczego? Bo tam nie ma namaszczenia. Natomiast nie trzeba tego szukać, tylko trzeba poszukać namaszczenia w sobie. Jeden ma większe, inny ma mniejsze dary i namaszczenie, tak? Bo Bóg Jezus rozdał różnie. Różnie rozdał. I to jest ta przypowieść, że jeden dostał o 9:00, pracował, drugi o 3:00, ale z każdym Jezus się umówił o denara. I staniemy na sądzie Bożym. I to nie jest takie, że ku nagrodom, przyjemnie w ogóle. Tak, miłość Boża w ogóle, ale sąd to sąd. I Jezus rozsądzi sprawiedliwie, rozumiesz? Sługo leniwy, sługo taki. Co zrobiłeś z tym, tak? Dostałeś jedną miarę, pomnóż razy dwa, zaś pięć, tak? Dostajesz 10. Ten, co dostał więcej, od tego więcej się też wymagać będzie, tak? Ale chodzi o to, że z każdym Jezus się mówi na denara. I Bóg nas rozliczy, wiecie z czego? Z tego, czym Jezus nas napełnił, darami, powołaniem i namaszczeniem, uzdolnieniem do tego, rozumiesz? W jaki sposób to potraktowaliśmy? Nie jak z własnych sił to chcieliśmy wykonać, ale czy oddaliśmy swoje serce temu, czym Jezus nas napełnił. Napełnił mnie namaszczeniem, powołaniem i darami. Czy to mam jeden talent, 5 czy 10, ale i Bóg zna serce, bo ja ani nikt nie zna serca. I Bóg będzie wiedział, jak to rozsądzi na podstawie serca, jak ty to potraktowałeś sercem. Bo ty wystarczy, że chcesz, masz w to wjechać z całym sercem, a Bóg zrobi resztę. Każdego dnia, rozumiesz, jakkolwiek to potrafisz, wedle swojego w ogóle, tak, cię Bóg kształtował, wedle swojego pragnienia, tak, jak ci Bóg daje chęć, jak ty to potraktowałeś. I teraz właśnie potraktowanie tego całym sercem to uwolni i uzdolni się, wiesz, do tego, że będziesz właśnie bezwzględnie chciał być posłuszny. Będziesz pragnął tego posłuszeństwa i namaszczenie się będzie uwalniało, że w sposób lekki, mówię, będziesz przechodził różne rzeczy. Będzie jakaś tam przychodziła kiedyś jakaś tam, nie wiem, jakaś depresja, złamieć do ciebie, czy jakaś okoliczność, a ty powiesz namaszczenie, wow, w ogóle, to jest nic, rozumiesz? Bo namaszczenie tak działa. Będziesz wchodził między ludzi, ludzie będą mówić, co tu się dzieje? Odezwij się tylko i powiesz, czemu ten człowiek tak przemawia? Czemu Jezus tak przemawiał? Bo namaszczenie działa, rozumiesz? I Bóg namaścił swój Kościół, namaścił nas Bóg. Tym, który namaścił nas, jest Bóg. I każdego Bóg namaścił i posłał do określonego zadania. Jesteśmy sługami tu. Łaska nas uzdalnia, żeby być sługą. Każdy według swojego, mówię, daru, miary, łaski, jaką dostał. Żeby to obracać, rozeznać i obracać tym. Żeby tak się nie uśpić. Namaszczenie, mówię cię, patrz, ono egzekwuje to, co się wykonało. Ono po prostu egzekwuje tą władzę Jezusa na niebie i ziemi. Jeśli nie chodzę w namaszczeniu, tak? To ja po prostu nie jestem aktywny w tym, co Jezus dokonał. To namaszczenie mnie uaktywnia, rozumiesz? Uaktywnia mnie. Ono łamie jarzmo, ja wtedy wchodzę po jeńców, ja wtedy daję ślepym przejrzenie, czyli Bóg przez moje życie robi to, rozumiesz? Co wykonało się na krzyżu, rozumiesz? Wtedy to leci. Puu!
A bez to ja mogę robić różne projekty, różne swoje siły, tak? Więc ja nie powinienem się nastawiać na działactwo, ale na zdobywanie w swojej komorze, w swoim oddzieleniu dla Boga namaszczenia i traceniu swojego życia. Nie chcę tego już na rzecz Boga. Nie chcę tego robić na rzecz Boga. Nie chcę tego, że ja z tego rezygnuję na rzecz modlitwy do Boga. I to nie jest żadne prawo, tylko ty i wiesz, że ty tam idziesz zdobywać namaszczenie. I tak robił Jezus, kochani. On się dniem i nocą modlił. Miał posty. W ogóle inni ludzie też to robili w Biblii. Dawid, psalmy. Kto zna, że dzisiaj dniem i nocą służy Bogu w postach? Kto się modli tak jak Dawid? To jest cena namaszczenia, rozumiesz? Zdobycie namaszczenia w tobie i tylko w namaszczeniu ty zrobisz różnicę, rozumiesz? To daje przewagę. To daje autorytet. Ty masz autorytet, ale on, żeby był żywy, to musisz być w namaszczeniu, ten autorytet i władzę, rozumiesz? I o co chodzi? I wtedy to jest lekkie. Ty nie musisz tam krzyczeć, nieraz możesz krzyknąć i to bardzo mocno. Jezus mówił też i krzyczał. Ale to idzie jak przecinek. Tniesz, rozumiesz? Tniesz. 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 I przede wszystkim w namaszczeniu, jak głosisz Ewangelię, tak? To ludzie będą przyprowadzani prawdziwie do Jezusa. Wtedy się robi atmosfera. Ja nie wiem, jak ci to opisać. Każdy inaczej. No wiesz, znam tę siostrę, nawet moja mama wyczuwała, wiesz, sandałowy zapach. Wonność Chrystusowa. Perfumy, rozumiesz? Namaszczenie. To jest bliskość z Bogiem w ogóle. Ty będziesz miał w ogóle, jak będziesz zdobywał namaszczenie, wydobywał je ze swojego ducha, to ty będziesz miał przy tym w ogóle fajnie i lekko w życiu. To jest to lekkie, słodkie jarzmo Jezusa. To jest to aleluja. I przy tych wszystkich twoich poświęceniach, kto będzie tego warte? A przede wszystkim to jest miłość, bo ty położysz to swoje życie, by Bogu oddać chwałę i uratować innych ludzi. Tak jak zrobił Jezus. On był posłuszny Bogu, tak? Poszedł na krzyż, był posłuszny Bogu, nas kochał, ale był przede wszystkim posłuszny Bogu. Czyli nie myślał o sobie, o swoim szczęściu, tylko był posłuszny Bogu i myślał o kogo? O kim myślał? No, o nas myślał, tak? I tak samo masz zrobić. To jest miłość. Rozumiesz? Nie dla siebie żyje, tylko by to namaszczenie się wydobywało cały czas, by ratować innych ludzi. Rozumiesz? To jest zapomnieć o sobie. To jest służyć Bogu. I łaska Boża. Masz. Starczy ci łaski Bożej do tego. Starczy ci mojej łaski, Bóg mówi. Więc nie tyle działactwo, nie tyle ten, tylko zamknąć się z Bogiem w swojej komorze, rozumiesz? Czytać i trwać w Słowie, trwać w prawdzie, poznawać prawdę, poznawać to przeznaczenie i zobaczysz, że się to będzie uwalniać namaszczenie. Ona da ci w ogóle szczęście. W ogóle ty przez poznawanie prawdy będziesz tak, stajesz się bardziej wolny, bardziej szczęśliwy, bardziej namaszczony, bardziej ten, który widzi chwałę Bożą i bardziej ten, przez którego życie Bóg będzie mógł ratować. To jest miłość innych ludzi. Dlatego ty idziesz na 2 godziny do modlitwy, żeby Bóg za miesiąc, dwa mógł ratować innych ludzi. A nie, że ja sobie oglądam telewizję, robię co chcę, taki jestem letni i myślę, że Bóg uratuje moje... No nie wiem, czy uratuje, wiesz. Bóg jest suwerenny, okej, ale nie wiem, czy uratuje, wiesz, bo jeśli ja nie wgryzę się w to namaszczenie, tak? To ja nie będę zdolny, rozumiesz? To tak jakby żołnierz ślepakami, rozumiesz? O, nie działa, no nie działa. Mówię mu o Jezusie, ale nie działa. I tutaj jest tak naprawdę ta twoja intymna relacja z Jezusem, która płynie cały czas. I tam to wszystko na tej relacji odkrywasz. Bo relacja z podstawą, że jesteś synem, masz ojca i tak, ale też tutaj jesteś na ziemi i też Bóg cię wyposażył w dary, w łaskę, w powołanie, w moc, w namaszczenie, by przez twoje życie, tak, objawić swoją chwałę i by przez twoje życie pomóc tym ludziom, tym, w zależności jakie ty masz powołanie, tak, jakie masz dary, tak. A poza tym w tym się można zatracić. I w tym, spełniając swoje przeznaczenie, ty będziesz też najszczęśliwszy, bo to będzie twój ten pokarm, który jest twoją największą rozkoszą i spełnieniem. A przy tym będzie coraz większe namaszczenie, więc będziesz latał jak orzeł, będziesz szczęśliwy. I mimo tego, że będą trudy różne, jakieś blizny na tobie, to ty będziesz z Bogiem blisko! Prawdziwie. I to da ci spełnienie jak nic innego. Zagnuj, mówię, za śmieci, to Paweł mówił. Nie chcę nic!
Bo się możesz, wiesz, zagubić i coś wziąć, jakieś gówno w ręce, a tu masz swoje przeznaczenie, chwałę Bożą, odczuwanie, ratowanie innych ludzi, bliskość z Jezusem. Więc warto poświęcić całe serce każdego dnia dla Boga. Wedle, mówię, swojego daru, miary łaski, żeby to rozpoznać i kłaść to w swoje serce, tak? Kłaść swoje życie i żeby wydobywało się namaszczenie, które będzie przyjemne dla Ciebie, przyjemne dla innych ludzi i będziesz, im bardziej się ono będzie uwalniało, tym bardziej Ty będziesz rezygnował z rzeczy już sam w ogóle. Coś też będzie chciał Ci dać, jakieś coś tu, diabeł nawet, wiesz, skuszenie przyjdzie, to powiesz, weź precz w ogóle. Ja tu mam perłę prawdziwą Królestwa Bożego i chwalę, rozumiesz? I w namaszczeniu, namaszczenie to jest korytarz do chwały. Korytarz do chwały, rozumiesz? Przedsionki. Ty będziesz tam wkraczał i będziesz prawdziwie zmieniał rzeczywistość. Bóg będzie zmieniał rzeczywistość prawdziwie przez Twoje życie. Prawdziwie. Rozumiesz? Bo namaszczenie jest, ono łamie i rzeczywistość Chrystusa objawia. Rzeczywistość wykonało się. Demony będą przerażone przed ludźmi, którzy w namaszczeniu chodzą. Dlatego zabiegaj o to. Módl się o to, niech to Ci Bóg pokaże, tak Tobie indywidualnie pokaże, nie jak mi, nie jak ja mówię, tylko żeby Tobie to pokazał. Czym jest namaszczenie, jak możesz go zdobywać i aleluja.